Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że tam z tyłu też Państwo mnie słyszycie. Ja raczej tak nie za głośno mówię. Przyjechałem do Państwa, do rodzinnego miasta w zasadzie, z Göteborga, gdzie właśnie realizuję swój... No i to w sumie jest ciężko na język polski przetłumaczyć. Postdoc to jest coś pomiędzy habilitacją, a czymś, co robiło się na doktoracie. Obecnie właśnie pracuję w Zakładzie Diagnostyki Neurochemicznej i Patofizjologicznej oraz Neurochemii Analitycznej, a też współpracuję z Zakładem Epidemiologii Neuropsychiatrycznej. No i tak tytułem jeszcze wstępu powiem Państwu trochę o tym, czym zajmowałem się na doktoracie. No i oczywiście były to biomarkery choroby Alzheimera. Było to tutaj w Białymstoku. Badaliśmy nie tylko te klasyczne biomarkery, o których zaraz Państwu powiem, ale też nowe związane na przykład z dysfunkcją synaptyczną, co było też głównym tematem mojego doktoratu. Ale też przy okazji zajmowałem się programowaniem i analizami statystycznymi, które to wydaje mi się są jednym z podstawowych rzeczy w warsztacie naukowca. Dotychczas opublikowałem kilka, w sumie naście artykułów. 5 artykułów jako pierwszy autor, 12 jako współautor. Teraz jest jeszcze jeden, który zaraz ma się ukazać w bardzo dobrym czasopiśmie. A w chwili obecnej w Göteborgu zajmuję się w sumie bioinformatycznymi i statystycznymi analizami danych klinicznych, analizą danych właśnie transkryptomiki przestrzennej, o czym zaraz powiem, co to dokładnie jest, także analizą danych asocjacyjnych całego genomu, no i takimi bardzo podstawowymi dla rutynowej diagnostyki oznaczeniami biomarkerów we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym właśnie pacjentów z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, ale głównie jest to choroba Alzheimera. Tak, a to ten najnowszy artykuł ukaże się lada moment właśnie w Nature Communication. Od samego początku właśnie doktoratu przyświecało mi takie bardziej holistyczne podejście do choroby Alzheimera, czyli nie tylko eksperymentalne i jakościowe analizowanie danych pochodzących z różnych płynów od pacjentów, czyli na przykład z płynu mózgowo-rdzeniowego, czy to na przykład z osocza, ale też z tkanek. No i to wszystko też było związane z analizą statystyczną, ale też bioinformatyczną analizą funkcjonalną. Także takim generalnym moim pomysłem też na tego postdoka jest to, żeby zbudować jak najwierniejszy model w oparciu o dane z różnych metod wysokoprzepustowych, czyli na przykład transkryptomicznych, proteomicznych czy genomicznych. No i żeby nie było tak prosto, to oczywiście do tego wszystkiego też wykorzystuję analizę statystyczną czy bioinformatyczną. To nam też pozwala na lepsze zrozumienie tego, jak nasz mózg się starzeje i co się tak w zasadzie dzieje z nim na poziomie molekularnym. A co tak naprawdę się dzieje, to zaraz sobie też o tym powiemy, ale mózg jest też takim najbardziej podatnym organem właśnie na starzenie się i na neurodegenerację. Jednak starzenie się a neurodegeneracja nie jest to samo i najprościej, jak moglibyśmy sobie to wytłumaczyć, to jest to, że poziomy na przykład biomarkerów czy neurodegeneracja nigdy nie osiąga takich wartości patologicznych, jak właśnie w przypadku choroby Alzheimera. Też może na początku zastrzegę, że wykład ma charakter taki bardziej popularno-naukowy, więc nie chcę tutaj Państwa gdzieś bardzo przeciążać tą jakąś taką wiedzą bardziej molekularną i zobaczymy, jak mi to wyjdzie.
Ale to tak na marginesie zastrzegam, żeby że jakieś późniejsze pytania czy doprecyzowanie, to możemy sobie porozmawiać właśnie o tym później. I co możemy zaliczyć do takich najbardziej charakterystycznych zmian związanych ze starzeniem się i neurodegeneracją? No to zdecydowanie też i wiek jest jednym z takich najbardziej podstawowych czynników ryzyka dla choroby Alzheimera czy Parkinsona. Ale też zmienia się z wiekiem i wraz z chorobami nasza niestabilność genomu, też zanik telomerów, zmiany epigenetyczne, utrata proteostazy, dysfunkcja mitochondriów, również generalnie rzecz biorąc starzenie się komórek, również rozregulowanie, wykrywanie i składników odżywczych, ale też wyczerpanie komórek macierzystych i zmieniona komunikacja międzykomórkowa. A ta akurat jest z perspektywy choroby Alzheimera jedną z najciekawszych, ponieważ nasze neurony komunikują się ze sobą za sprawą synaps. I ta zanik tej plastyczności synaptycznej również jest w tej chorobie widoczny na dość już wczesnym etapie choroby. Jak widać, i nie trzeba tutaj zbyt szczegółowo się przyglądać, jaka jest różnica pomiędzy mózgiem osoby chorej na chorobę Alzheimera, a tą osobą zdrową. Czyli mamy do czynienia z dość dużą dystrofią neuronów, mamy też bardzo znamienne formowanie się plaków amyloidowych, a także tak zwanych splątków neurofibrylarnych, które są mniej więcej odpowiednikiem tangli. Ja bym tego raczej może nawet do końca nie tłumaczył. Zaraz dokładnie powiem, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię trajektorii rozwoju choroby Alzheimera, którą możemy monitorować, to wszystko zaczyna się na około 10, nawet do 20 lat przed tak zwanymi symptomami kognitywnymi, czyli przy zaburzeniach pamięci, orientacji i tak dalej, czy takim zwykłym funkcjonowaniu. Samo zapamiętywanie oczywiście nie jest od razu niczym złym, czy nie jest jedną z pierwszych form tej choroby, choć tak się na ogół mówi. Tak więc, jak możemy sobie zwrócić uwagę, trajektoria najmniej więcej zaczyna się u osób absolutnie kognitywnie zdrowych. Tylko że na poziomie molekularnym wzrost amyloidu beta jest jednym z najwcześniejszych oznak, które możemy monitorować, na przykład właśnie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Następnie jest to najczęściej właśnie drugie z klasycznych biomarkerów, czyli białko tau i wzrost tego biomarkera na przestrzeni również lat i rozwoju choroby. Dopiero później dochodzą kognitywne deficyty, a także zmiany na poziomie mózgu, które można monitorować na przykład za pomocą PET-u, czyli takiej, powiedzmy sobie, metody sprawdzania, jak amyloid jest już akumulowany w mózgu osoby chorej. Więc tak naprawdę terapia, która miałaby być skuteczna, choć ja dzisiaj o terapii w zasadzie nic nie będę mówił, z racji tego, że jeszcze też na poważnie się tym nie zająłem, a wynika to też z tego, że dopiero kilka leków zostało zatwierdzonych i jest w różnych fazach badań klinicznych. Jest to znacznie bardziej skomplikowane, niż się może wydawać, a w chwili obecnej chyba nawet w Europie jeszcze do końca nieosiągalne, ponieważ było to zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych, jeszcze nie w Europie, więc myślę, że jeszcze parę lat minie. Tak czy inaczej, to okienko, gdzie moglibyśmy stosować terapię, jest mniej więcej tu. I jak się nie trudno domyślić, większość naszych terapii byłaby celowana właśnie na amyloid beta.
Ale żeby to wszystko sprawdzić i także monitorować całą tą trajektorię rozwoju choroby, no to możemy robić właśnie te biomarkery choroby Alzheimera w płynie mózgowo-rdzeniowym. I dzieje się to w sumie bardzo prosto, ponieważ część z naszych naczyń krwionośnych w mózgu jest oczywiście też połączona z płynem mózgowo-rdzeniowym i płyn mózgowo-rdzeniowy ma za zadanie również obmywać nasze naczynia, czy tak jak możemy to określić, czyścić czy oczyszczać nasz mózg z niepożądanych amyloidów i również białka tau, które na skutek neurodegeneracji powstają. Jednak żeby to oczyszczanie było skuteczne, również wymagany jest pewna higiena także zachowania naszego. Czyli warto jest też zadbać o sen, czy odpowiednią jakość snu i odpowiednią długość snu. Gdyż, tak jak tutaj też Państwo możecie zaobserwować, to eksperymentalnie jest bardzo ciężko dowieść, ponieważ monitorować układ glimfatyczny, pewnego rodzaju przełożenie od układu limfatycznego, ale układ glimfatyczny jest specyficzny tylko dla naszego mózgu, a najefektywniej działa, kiedy śpimy i ten sen jest przez nas też niezaburzony. Więc generalną rolą też układu glimfatycznego jest to, żeby te szkodliwe metabolity usuwać i dzieje się to przez układ właśnie glimfatyczny, który jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym. Tak więc zrobienie punkcji lędźwiowej i pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego pozwala nam na detekcję tychże metabolitów i niejako sprawdzenie, jak nasz mózg jest oczyszczany, bądź jakie procesy patologiczne się w nim odbywają. Część z tych metabolitów jest możliwa do wykrycia we krwi. I to jest chyba największa nadzieja współczesnej diagnostyki i też ta, która jest najbardziej rozwijana właśnie w Szwecji, w tym ośrodku, w którym jestem. Czyli tworzenie skutecznych i przede wszystkim specyficznych biomarkerów związanych z chorobą Alzheimera, wykrywalnych we krwi. To, co mamy w naszym płynie mózgowo-rdzeniowym, jest znacznie bardziej skoncentrowane niż to, co mamy we krwi. To, co mamy we krwi, jest w znacznie mniejszym stopniu wykrywalne, więc co trzeba zrobić? Po prostu trzeba było udoskonalić metody wykrywania tychże peptydów, białek i tak dalej właśnie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Tak więc, jeżeli chodzi o całą neuropatologię, to można by ją zawrzeć na tym niewielkim, znaczy taką bardzo podstawową neuropatologię można by zawrzeć właśnie na tym slajdzie. Ten slajd właśnie stworzyłem, tą taką skromny taki schemat na potrzeby doktoratu swojego, gdzie możemy zaobserwować, że amyloidy właśnie idą w dół, czyli one się akumulują, czyli ich stężenie jest obniżone w przeciwieństwie do osób zdrowych. Z kolei u osób chorych na chorobę Alzheimera również patologiczne konformacje białka tau idą w górę. Dlaczego tak jest? Jeżeli chodzi o szlak amyloidowy, to przede wszystkim on zaczyna się od tworzenia takich właśnie dimerów, później oligomerów, później protofibryli i następnie dużych plaków amyloidowych. Tak się akurat składa, że jeden z moich kolegów dokładnie prowadzi badania na temat plaków amyloidowych, także w późniejszej części pokażę Państwu, jak owe plaki, ale również i tangle wyglądają. Jeżeli chodzi o patologię związaną z produkcją białka tau, to chyba najprościej, jak można ją zobrazować, ona się tyczy naszych aksonów, czyli
można powiedzieć, takiego kabelka elektrycznego, w którym mamy, prawda, zwój miedzianych drucików, i to są właśnie nasze mikrotubule. Czyli nasze białko tau byłoby czymś, co to stabilizuje. Jeżeli dochodzi do rozplecenia i do uwolnienia tego białka tau, czyli wzrostu różnych jego izoform, wtedy też mówimy o patologii, a jest to związane też z obumieraniem neuronów. No i oczywiście, żeby nie było tak prosto, to nie ma jednej hipotezy mówiącej czy wyjaśniającej nam chorobę Alzheimera. Jest ich co najmniej kilka. Co ciekawe, jedna z najbardziej popularnych, ale też i najwcześniejszych, a można powiedzieć, że najrzetelniejszych, jest właśnie hipoteza związana z kaskadą tworzenia się amyloidu beta. Następną taką hipotezą jest oczywiście hipoteza związana z białkiem tau, jest oczywiście też hipoteza cholinergiczna i także stresu oksydacyjnego, jest oczywiście też hipoteza dopaminergiczna, wapniowa, no i neurozapalna. Ja mniej więcej skupiam się głównie na tych dwóch, trochę z domieszką hipotezy właśnie wapniowej. I oczywiście, jeżeli możemy mówić o chorobie Alzheimera i o czynnikach genetycznych, to nie jest to do końca tak, że większość osób, które mają tą chorobę, czy ta choroba jest u nich diagnozowana, to nie jest przeważająca większość osób, które mają tą postać dziedziczną. To jest właśnie raczej postać spontaniczna i to w przeważającej większości właśnie wszystkich pacjentów. Także mamy tutaj nasz neuron, naszą komórkę nerwową, która kończy się synapsami i część tych synaps jest uszkodzona właśnie przez amyloid beta i różne jej izoformy. Te izoformy później służą nam jako jeden z wcześniejszych biomarkerów, czyli na przykład amyloid beta 42, czy tam 40 i współczynnik ich dwóch. Istnieje też oczywiście patologia związana z naszymi aksonami, czyli na przykład właśnie patologia tau i z mikrotubulami, która jest wewnątrz naszego aksonu. I też to laboratorium, w którym jestem, największą uwagę właśnie skupia na patologii tau i różnych jej izoformach. Mamy też tą wcześniej wspomnianą przeze mnie hipotezę neurozapalenia. Także możemy wyróżnić inne biomarkery, które wskazywałyby na właśnie uszkodzenie neuronów. Mamy też alfa-synukleinę, która w sumie bardziej jest związana z chorobą Parkinsona niż z chorobą Alzheimera. A to, co mnie najbardziej interesuje, to jest właśnie dysfunkcja synaptyczna związana z takim białkiem jak neurogranina SNAP25 czy synaptotagmina. I tak jak wspomniałem, tutaj ten nasz uwolniony amyloid i później zagregowany w postaci plaków wygląda tak. To jest zdjęcie z mikroskopu od mojego kolegi. Teraz właśnie piszemy pracę na temat różnych typów, rodzajów plaków amyloidowych. Także odkładanie się plaków amyloidowych jest właśnie jedną z takich najbardziej znamiennych form choroby Alzheimera. I to jest też związane z uwolnieniem, ale i również akumulacją wewnątrz neuronu. Oczywiście gen dla apolipoproteiny E4 z wariantem E4 znacząco zwiększa ryzyko formowania się tych plaków amyloidowych. Jeżeli chodzi o to, jak możemy molekularnie badać chorobę Alzheimera, no to robimy to za pomocą mysich modeli, choć nie jest to jedyna rzecz, na której się skupiamy w swoich badaniach. Dzisiaj pokażę Państwu głównie ten model
NLF, który jest jednym z takich, można powiedzieć, i najlepszych modeli do tego, żeby obserwować plaki i formacje plaków właśnie w mózgach, czy formowanie się. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, myszy z apolipoproteiną, a także są bardzo dobre o tyle, o ile, że forma ich pozwala na odkładanie się amyloidu. No i mamy też jeszcze dwa inne mysie modele, które również w jeszcze bardziej agresywnej postaci to prezentują. To jak możemy badać wszystko to, co jest dookoła plaku amyloidowego, możemy robić za pomocą transkryptomiki. Czyli możemy wykorzystać biologię molekularną do tego, aby badać i analizować wszystkie cząsteczki RNA w komórce, tkance lub na całym organizmie. A jak wiemy, RNA jest też kluczowym elementem w procesie przekazywania informacji genetycznej z DNA oraz w procesie translacji białek. I dzięki technologiom transkryptomicznym, które zaraz Państwu pokażę, możemy identyfikować i analizować ekspresję genów w dość dynamiczny sposób. Także to jest przykład mózgu myszy, dokładnie jednego z jej przekrojów, bardzo cienkiego. Z tego co pamiętam, ten akurat ma chyba 4 mikrony, czyli jest to cieńsze na pewno niż ludzki włos. I do analizy transkryptomicznej wybieramy sobie poszczególne specyficzne miejsca, które to pozwalają nam na zaobserwowanie nie tylko plaków, które są tutaj widoczne, ale również całego transkryptu. Czyli wokół tego konkretnego amyloidowego plaku, gdzie jeszcze też widzimy aktywność białka włóknistego gleju, czyli tak zwane GFAP, otrzymujemy około 20 tysięcy transkryptów. A to jest kolejny przykład. Tutaj akurat są dwa plaki obok siebie, również amyloidowe, również z domieszką GFAP. Tylko że to jest już u myszy 10-miesięcznych. Tak więc w swoich badaniach również porównuję to, jak formowanie się plaków amyloidowych można rozbić niejako w czasie, a także to, jak one, jakie transkrypty mogą je wywoływać, bądź jakie im towarzyszą. Drugą najbardziej popularną, może nie tylko biomarkerem, ale też właśnie to, o czym już wspomniałem, czyli jest białko tau, które jest związane właśnie z mikrotubulami, jest pewnym wskaźnikiem śmierci neuronów, ale także odpowiada za utrzymanie struktury. Również jeden z moich kolegów teraz właśnie niedawno obronił doktorat, gdzie badaliśmy, jak różne formacje tangli, czyli tych tworów, powiedzmy sobie, związanych z białkiem tau i obumierających neuronów, wyglądają pod mikroskopem, jak możemy je różnicować. Więc możemy rozróżnić taką formę bardzo wczesną, gdzie dochodzi do akumulacji właśnie białka tau, czyli tutaj możemy zobaczyć to zakumulowane białko tau, ale także w formie już całkowicie dojrzałej, kiedy widzimy, że jest tutaj zdecydowanie większa dominacja właśnie białka tau. No i mamy coś na zasadzie takiego tangla, gdzie już tego białka tau nie mamy, ale mamy za to całkowicie obumarły neuron. No i wszystko z białkiem tau byłoby w sumie pięknie, bo jest wykrywalne we krwi, w przeciwieństwie do amyloidu beta, ale jest
jego stężenie jest również obserwowalne w innych jednostkach chorobowych, czy to na przykład w otępieniu czołowo-skroniowym, czy chorobie Newmana-Picka, czy chorobie Creutzfeldta-Jakoba, gdzie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba mamy to stężenie większe nawet niż w chorobie Alzheimera. Więc możemy niejako śledzić te patologiczne zmiany w naszym mózgu, ale możemy też je diagnozować. No i tutaj przychodzi z pomocą nam genomika, transkryptomika i proteomika. Jeżeli chodzi o genomikę, jest to oczywiście dziedzina biologii molekularnej, która zajmuje się badaniem właśnie struktury, funkcji, ewolucji, regulacji genów. Głównym celem genomiki jest też rozkładanie DNA na poszczególne sekwencje oraz identyfikacja ich funkcji. Jest zrozumienie struktury genów, w tym powtarzających się sekwencji intronów i eksonów, regionów regulujących, także tych niekodujących form, ale także badanie zmienności genetycznej w całych populacjach oraz ich związek z różnymi cechami fenotypowymi, w tym właśnie chorobami, co dla nas jest najbardziej interesujące. Także wykorzystanie biologii molekularnej do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom jest jak najbardziej w obszarze moich zainteresowań i przy współpracy z jeszcze innym ośrodkiem otrzymałem takie dane na temat jeszcze nie pacjentów, ale osób w starszym wieku. I u tych osób właśnie dokonano asocjacyjnego sekwencjonowania całego genomu po to, aby znaleźć najmniejsze, czyli SNPs, czyli najmniejsze zmiany w sekwencji nukleotydowej. Za bardzo też o tym Państwu za dużo nie powiem, ponieważ wciąż jeszcze nad tymi analizami pracuję, ale wygląda to dość obiecująco z tego względu, że jest to, można powiedzieć, też najdokładniejsze mapowanie predyspozycji do tej choroby i jest to jeszcze wciąż stadium przedkliniczne. Kolejną kwestią, która jest również metodą wysokoprzepustową, jest proteomika i jej główne założenia, czy też cele, obejmują na przykład identyfikację wszystkich białek w danym systemie biologicznym, czy to na przykład we krwi, czy to na przykład w płynie mózgowo-rdzeniowym, albo w homogenacie tkankowym pochodzącym na przykład od osób albo od modeli zwierzęcych choroby Alzheimera. Także zrozumienie struktury, funkcji, interakcji między białkami to też jest jeden z głównych celów. Badanie zmian w ekspresji białek w odpowiedzi na różne warunki biologiczne, takie właśnie jak choroby czy leczenie, stres albo odpowiedź na leki, to także kolejny cel. Też jest bardzo ciekawe, jednak wciąż bardzo trudne jest badanie właśnie tych posttranslacyjnych modyfikacji białkowych, które na pewno wpływają też na ich funkcję, albo interakcji pomiędzy białkami, które też mają miejsce w różnego rodzaju chorobach. Jeżeli chodzi o przykład badania proteomicznego, to przy współpracy z Uniwersytetem w Chicago przeanalizowałem jeszcze raz kilka mysich właśnie modeli pochodzących od różnych modeli choroby Alzheimera i także one były porównywane w różnym czasie, więc utworzyłem coś na zasadzie takiej funkcjonalnej mapy u myszy 6-miesięcznych, a także u myszy 12-miesięcznych, tak aby zmapować funkcje i wszystkie białka, które były istotnie zmienione w czasie, a także pomiędzy modelami. Jeżeli chodzi o te wszystkie tak zwane omics nauki, no to cały problem polega na integracji i na wielopoziomowości informacji, które później
otrzymujemy. Także jakbyśmy to mieli później ubrać w jakieś sensowne ramy, no więc tak, jeżeli zaczniemy od genomu, no to DNA zawiera tą informację genetyczną. RNA właśnie pełni funkcję nośnika tej informacji, jest używany do syntezy białek właśnie poprzez translację. No i białka, czyli produkt, powiedzmy sobie finalny, czyli biomarkery, są następnie też podstawowymi składnikami komórek i pełnią różne funkcje. Ja również w kwestii integracji danych z tych różnych modalności postanowiłem wziąć troszkę takich narzędzi bioinformatycznych do tej analizy i zacząłem od właśnie szukania poprzez funkcje, to jak one są opisane, czyli wszystkie białka i wszystkie geny, poprzez wybór konkretnych funkcji uznawanych jako, bądź zbadanych również, jako jedne z pierwszych w chorobie Alzheimera. I także miałem na celu sprawdzić, jaka jest po prostu korelacja pomiędzy różnymi targetami a nowymi białkami. No i to jest właśnie przykład takiej analizy, gdzie sprawdzałem, jak regulacja transsynaptyczna, jakie potencjalne targety może posiadać, ale także sprawdzałem na przykład wszystkie dostępne targety związane, czy to z białkami synaptycznymi na poziomie właśnie komórkowym, czy powiedzmy sobie terminologii komórkowej, czy też procesów biologicznych. Tutaj jest kolejny przykład, czyli ilości potencjalnych właśnie targetów przynależących do jakiejś konkretnej funkcji. No i żeby to wszystko jakoś sensownie zintegrować i zwalidować, no to zawsze tak się śmieję, że jest to taki cykl życia naukowca, kiedy mamy różnego rodzaju dane pochodzące właśnie z metod wysokoprzepustowych. Później oczywiście jest cały szereg analiz i normalizacji. Później znowu mamy weryfikację bądź generowanie nowych hipotez. Później mamy wyjaśnienie ich na poziomie funkcjonalnym. Jeżeli jest to dobrze ugruntowane i potwierdzone, wtedy możemy to też próbować weryfikować diagnostycznie i laboratoryjnie. Choć jak wiadomo, to wszystko nie zawsze idzie w takim idealnym, okrągłym cyklu. Więc głównym moim zadaniem jest też połączenie takiego modelowania in silico i testowania tych hipotez, a dopiero później weryfikacji ich w laboratorium. No i w sumie dobrnęliśmy do końca. Także dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, można zadać je teraz albo napisać maila. Także to wszystko z mojej strony. Dziękujemy.